bo zadając na dzisiaj mamy już wtorek. Jak środa będzie, a może już nawet dzisiaj to jest Wochenende, no, Warszawa nie lubi pracować. Lubią tylko leżeć, pierdzieć. Nasza Elka Pierdzielka to wszystko wam uzmysłowi, żeby tylko chcielibyście pierdzieć, leżeć, nic nie robić. Taka piosenka nawet jest. Leżeć, siedzieć, nic nie robić. Latać i te reklamy, tylko co sekunda reklama, bo oni chcą pieniądze zarabiać na reklamie, żebyś ty kupiła byle co, aby nie Biblię, aby nie Słowo Boskie. Także proszę słuchać o złodziejach dzisiaj, że ukradli statku wielkiego stroje Elżbiety Hof, stroje do spektaklu kurpińskiego Jadwiga Królowa Polski. Jadwiga Królowa Polski na białym koniu jedzie, na scenie jest biały koń, on tam pod Tatrem chodził i tak troszeczkę, no nie na samopas, ale był podkarmiany. Myśmy wczoraj były tak w salach redutowych, a na tej dużej scenie chodził biały koń. I to był jako rekwizyt, no bo przecież ja musiałam na tym koniu siedzieć. Biały koń, ale jak on za tą dupą wjeżdżać, to przecież można było głos stracić i ze strachu z tego konia można było spaść. Także już potem ten koń siedział biały jako pies na scenie, a Jadwiga Królowa Polski była wielokrotnie, przychodziły zakonnice z kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że na scenie były zakonnice poubierane na biało, klęczały na krawędzi sceny i śpiewały przepięknie. A te zakonnice tak podziwiały, że one tak to chór Teatru Wielkiego, że chór tak pięknie śpiewa, no i oczywiście solistka, że nie wiem dlaczego ta Jadwiga zniknęła, zniknęły stroje Jadwigi Królowej Polski, zdjęcia artystów, aktorów Teatru Wielkiego zniknęło. Chcą tutaj zrobić Amerykę, nie da się zrobić Amerykę. Ameryki z dziury polskiej. Proszę więcej się modlić, więcej chodzić na mszę. Tak czekam i czekam, kiedy te reklamy, bo potrafią nawet 7 minut reklamy trwać, podczas gdy wiadomości na 2 minuty niecałej pogoda. Pierwsze radio, to FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, Punctus Plexis. Zapraszamy, to FM Conchita. 15.20, Adam Huzga, zapraszam. Po kilku dniach względnego spokoju rosyjskie samoloty wznowiły ciężkie bombardowanie miasta Aleppo w północno-zachodniej Syrii. Te informacje syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie potwierdzają atakowani z powietrza rebelianci. Rosjanie i oddziały wierne syryjskiemu prezydentowi Baszarowi al-Asadowi ograniczyły w zeszłym tygodniu ataki powietrzne na miasto. Armia tłumaczyła, że w ten sposób chciała umożliwić cywilom opuszczenie dzielnic, w których bronili się rebelianci. Władze w Damaszku zapewniły, że i oni mogą opuścić Aleppo, muszą jednak złożyć broń. Propozycja ta została odrzucona przez obrońców wschodniej części miasta. Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu bada sprawę pobicia tureckiego studenta w Toruniu. Do ataku doszło w sobotę w nocnym sklepie na toruńskiej Starówce. Według policji do 3 tureckich studentów podszedł mężczyzna i zaczął im wulgarnie ubliżać. Po chwili do sklepu weszło 2 kolejnych mężczyzn, którzy obrażali studentów, a w pewnym momencie jeden ze studentów został uderzony w twarz. Według władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ślad za 5 studentami weszła grupa około 20 osób, obrzucała ich wyzwiskami, a mówiący po polsku student otrzymał cios w głowę. Pracownik sklepu miał odmówić wezwania pomocy. Sprawcy zatrzymani nie zostali. Policja apeluje o kontakt do świadków tego incydentu w Toruniu. Prawo do pożegnania z osobą umierającą jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie prawnej, uznał wrocławski sąd i uwzględnił pozew rodziny zmarłego więźnia wobec władz zakładu karnego, które uniemożliwiły im pożegnania z umierającym bliskim. Sąd okręgowy we Wrocławiu nakazał zakładowi karnemu wystosować przeprosiny oraz zasądził od Skarbu Państwa zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego, informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wyrok nie jest prawomocny. Słuchasz informacji TOK FM. Wyjątkowe znalezisko podczas prac archeologicznych w Czelinie na Pomorzu Zachodnim. Naukowcy natrafili na grób wojowy.
wojownika z okresu wpływów rzymskich, czyli z pierwszego wieku naszej ery, Sebastian Wierciak. W całości zachowała się popielnica, w której były szczątki wojownika. Dzięki temu będzie można przekazać je do analizy antropologicznej, zaznacza archeolog Bartłomiej Rogalski. Antropolog wypowie się mierodajnie na temat wieku, kondycji fizycznej, czasu zgonu, chociaż można powiedzieć, że był to młody człowiek, może około 20-letni. Poza szczątkami naukowcy znaleźli także grot oszczepu, nóż, komplet wykonanych z brązu ozdobnych okuć pasa wraz ze sprzączką i okucia dwóch roków do picia. Wskazuje na to, że ludzie, którzy chowali zmarłego, albo mieli jakiś bezpośredni kontakt lub byli pod wpływem urzędowości, którą znamy z terenów położonych na wschód od Odry. Badania w Czernie trwają od 2005 roku. W tym czasie udało się znaleźć 185 obiektów archeologicznych, które pomogą naukowcom w badaniu, jak wyglądało życie ludzi na tych terenach 2000 lat temu. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Teraz to wszystko. Kolejne informacje TOK FM już o godzinie 15.40. Pogoda. Do końca dnia dziś pochmurno i deszczowo, nieco przejaśnień, tylko na Podkarpaciu. Na termometrach od 5 stopni w Zakopanem do 10 w Rzeszowie, a w nocy możliwy deszcz, możliwa mrzawka, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Najmniej opadów na północy, najwięcej nad ranem na Podkarpaciu, a na termometrach nocą od 2 do 8 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. W cyklu jesienią o przeziębieniu dzisiaj o tym, jak ważna przy zapobieganiu, a także w trakcie przeziębienia jest odpowiednia dieta. Kiedy już dopada nas przeziębienie, pojawia się gorączka, pamiętajmy, że oprócz przyjmowania leków, najważniejszą rzeczą jest odpowiednie nawadnianie organizmu. Należy zwiększyć ilość płynów dostarczanych do organizmu. Poza tym nasz organizm w trakcie choroby potrzebuje większej ilości witamin. Zadbajmy więc o dietę bogatą w nie. Pomocne w zwalczaniu objawów przeziębienia mogą okazać się także tradycyjne metody naszych babci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku cyklu Jesienią o przeziębieniu. Na cykl zaprosił Bayer, producent Aspirin C, którą teraz kupisz do 25% taniej. Sprawdź swoje aptece. Więcej na aspirin.pl. Ogłoszenie płatne. Popołudnie radia TOK FM. 15.24 popołudnie radio TOK FM. Tomasz Stawiszyński, a w studiu dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wkurzajcie nas, mówimy stop. Zalewska do Oślej Ławki to niektóre tylko, właśnie dwa z pośród mnóstwa różnych transparentów, mniej lub bardziej finezyjnych, które można było zobaczyć podczas wczorajszych protestów nauczycieli. Nauczyciele protestują przeciwko zmianom w edukacji, przeciwko reformie edukacji szkolnej. Ma znowu nie być gimnazjum, tylko ma być 8-letnia podstawówka na przykład, dłuższa o rok liceum. No i właściwie co w tym złego, że ma być? Dlaczego takie poruszenie wśród nauczycieli? Różnie niezoceniany system edukacyjny w tym konkretnym wymiarze funkcjonowania gimnazjów. PiS nie jest jedyną partią, która przynajmniej przez w jakichś momentach zgłaszała zastrzeżenia i zastanawiała się nad tym, czy nie likwidować gimnazjum. Sama minister Zalewska powołała się nawet na wyniki badań naukowych wskazujących na pewne dysfunkcje w funkcjonowaniu gimnazjów. Natomiast skrytykowane, że to są jakieś badania niepoprawne i nic nie pokazują. Nie, badania były jak najbardziej poprawne. Chodzi raczej o to, że minister Zalewska wyciąga z nich zbyt daleko idące wnioski. Autorzy przynajmniej czterech takich badań, na które powoływała się Zalewska, ale ci autorzy tych badań są wśród autorów listu w obronie gimnazjów, który w piątek w zeszłym tygodniu podpisało kilkudziesięciu badaczy edukacyjnych. Ja też w tym właśnie tak. I chodzi o to, że dostrzegamy w funkcjonowaniu gimnazjów jakieś braki, jakieś niedociągnięcia. To był pomysł prowadzenia gimnazjów, miał zmniejszyć nierówności edukacyjne, miał korzystnie wpłynąć na zapobiegać reprodukcji pozycji społecznej
w systemie szkolnym, a okazuje się, że w wielkich miastach te gimnazja działają w ten sposób, że no, nie działa rejonizacja. Tak, to są szkoły, które rodzice są w stanie ominąć zasadę rejonizacji i lokować swoje dzieci, no jeśli im na tym zależy, w lepszych szkołach. Ale jak to mamy rejonizację właśnie? Dyrektorzy mają pulę miejsc dyrektorskich i to jest obsadzane po prostu przez selekcję, tak? Uczniowie o lepszych wynikach spoza rejonu dostają miejsca. W ten sposób mamy szkoły lepsze i gorsze. Do szkół lepszych trafiają dzieci z klasy średniej, do szkół gorszych trafiają te dzieci, których rodzice mają mniejsze wyobrażenie o reprodukcja, czyli reprodukcja, tak? No tak to działa w dużych miastach, ale to jest prawda tylko i wyłącznie o dużych miastach, tego, że ten proces selekcji zachodzi, nasila się, o tym wiele razy pisał profesor Dolata, ale z tego nie można wyciągnąć wniosku o tym, że należy szkoły zlikwidować. Jakbyśmy spojrzeli na, pojawiają badania sondażowe, to znakomita większość Polaków ma bardzo daleko idące zastrzeżenia do funkcjonowania parlamentu, rządu i wielu instytucji centralnych, ale poza garstką anarchistów nie wyciąga z tego wniosku, że należy parlament, rząd rozwiązać, prawda? W ogóle państwo rozwiązać. No nie, tak, tylko trzeba mieć jakiś pomysł na to, jak to zreformować, więc można było na gimnazja oddziaływać tak, żeby usztywnić zasadę rejonizacji, zapobiegać dysfunkcjom tam, gdzie one się pojawiają, na przykład w dużych miastach, a w przypadku prowincji, małych miasteczek, gmin wiejsko-miejskich bardzo często te gimnazja miały bardzo korzystny wpływ na nierówności społeczne. No właśnie, jak powiedziałeś, można było korygować te nieprawidłowości, czyli nie oddawać się, można powiedzieć, takim działaniom z porządku strzelistego idealizmu, że jak coś nie działa, to trzeba to w jakimś obszarze, to trzeba to natychmiast likwidować, postawić jakąś rzeczywistość, która będzie idealna, choć wiadomo, że takiej nie ma, więc ten proces konstruowania i dekonstruowania wydaje się być nieskończony przy takich założeniach. No, ale dlaczego właściwie tutaj, poza jakimś odruchem może psychologicznym, że jak coś jest trochę nie tak, to trzeba to w całości zlikwidować, dlaczego właśnie taki pomysł forsowany tak silnie przez tą ekipę rządzącą, żeby wrócić do tego modelu, który był przed gimnazjami i że to jest właściwie całkowita porażka. Co za tym stoi? Znaczy, powodów może być bardzo dużo, to my sobie możemy mnożyć domysły, tak? Co za tym stoi? Znaczy, zdaje się, że większość powodów, których PiS wdraża tak daleko idącą reformę systemu edukacyjnego, ma taki egzogenny charakter wobec, znaczy zewnętrzny wobec systemu. To nie spostrzeżenie jakiejś nieprawidłowości w systemie powoduje chęć tej zmiany, tylko tak naprawdę to z jednej strony to jest taka jakobińska postawa PiS-u. Znaczy to jest partia, która ogłosiła, że chce przeprowadzić rewolucję i w związku z tym w przypadku wielu polityk publicznych, wielu wymiarów funkcjonowania państwa, oni realizują program taki odbudowy. Trzeba zniszczyć, zaorać to, co było i zbudować od nowa. Bo mamy paradoksalne w ustach osób definiujących się jako konserwatyści nawiasem. Tak, no to jest taki rewolucyjny konserwatyzm, prawda? Czy rzeczywiście struktura paradoksalna taka. No to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest też sposób mobilizacji politycznej, a bardzo populistycznej. Znaczy populistycznej w takim opisowym, niekoniecznie pejoratywnym sensie. Chodzi o to, że PiS nie tylko w przypadku edukacji, albo tak naprawdę w przypadku wielu innych obszarów funkcjonowania państwa czy społeczeństwa, takie podejście zaczynał mobilizację jeszcze jako partia opozycyjna od tego, że próbował zdiagnozować wszystkie ogniska oporu, tak? A następnie połączyć je jakimś takim pustym hasłem, które powodowało, że no każdy znajdzie tam coś dla siebie. Więc w przypadku edukacji czarna legenda gimnazjów powodowała, że gimnazja miały wielu przeciwników, zwłaszcza wśród rodziców wierzących, że jak się ta gimnazja zlikwiduje, to nie wiem, wrócimy do wczesnych lat 90. Natychmiast skoczy nam wiek inicjacji seksualnej, dzieci się uspokoją, ale uciekną wszystkie problemy z używkami, z napalaczami, problemy wychowawcze. Tak, z drugiej strony
krytycy, humaniści, nie tylko eksperci, krytykujący testy, prawda? No to zlikwidujemy gimnazja, zlikwidujemy testy. No to do tego osoby, które pojawiają, uważają, że w systemie problemem jest brak historii, jakiegoś wychowania patriotycznego, no to dorzucimy jeszcze to. I to jest taka próba odpowiedzenia na wszystkie problemy, zaspokojenia wszystkich potrzeb, rzuceniem hasła radykalnej przebudowy systemu. ZNP zapowiada bardzo intensywne dalsze protesty, mówią nawet przedstawiciele ZNP o możliwym strajku, ogólnopolskim generalnym strajku nauczycieli, ale załóżmy, że to wszystko jakoś szczególnego wrażenia na władzy nie zrobi i ta reforma zostanie wprowadzona rzeczywiście, no to jakie będą tego konsekwencje, twoim zdaniem? Problem polega na tym, że my nie jesteśmy sobie nawet do końca w stanie wyobrazić tego, jak ten system będzie tak naprawdę wyglądał. Znaczy, znamy zapowiedzi ministerstwa. Oczywiście ministerstwo też was odeśle do projektu ustawy, który jest już w Rządowym Centrum Legislacji. Każdy może sobie to przeczytać. Ale jednocześnie idą sygnały z Ministerstwa Finansów, że nie ma środków na tak pomyślaną reformę, jak to, co ministra Zalewska opowiada w mediach. Tak więc rośnie taka niepewność. Trudno powiedzieć, jak to w praktyce będzie wyglądało. Jak na poziomie każdej gminy będzie przebiegał proces wykorzystywania tej infrastruktury, która zostanie po gimnazjach. Jak konkretnie będzie wyglądała sieć szkolna. Samorządowcy nie mają o tym pojęcia. W zeszłym tygodniu, w piątek, Szkoła Liderów opublikowała wyniki swojego sondażu. Była taka ankieta kompleksowa, badająca stosunek do wszystkich elementów reformy wśród samorządowców, wśród nauczycieli, wśród rodziców, tak. To co było ciekawe, to że, to jest, bardzo lubię takiego francuskiego socjologa, nieżyjącego już, Pierre Bourdieu. On mówił, że jak mamy do czynienia z badaniem sondażowym, z ankietą, to najciekawsze wyniki znajdą się tam, gdzie pada ta opcja do wyboru, nie mam zdania, tak? Bo w tej ankiecie, którą przeprowadziła Szkoła Liderów, okazało się, że w zasadzie niezależnie od pytania, to była najczęściej wybierana odpowiedź. Nie mam zdania, nie mam pojęcia, tak? Okazało się, że i rodzice, i nauczyciele, i samorządowcy nie wiedzą tak naprawdę, co się kryje za tą reformą. Na mało tego, jak też ostatnio siedziałem na takim spotkaniu bardziej warsztatowym z samorządowcami, a rozmawialiśmy o tym, jaką szansą też, oprócz tego, że zagrożeniem może być ta reforma dla kogoś, kto odpowiada za szkoły na tym najniższym poziomie, to nagle gruchnęła wieść, ktoś sprawdził w internecie, że właśnie Zalewska poinformowała o tym, że zlikwiduje kartę nauczyciela. I nie może być takiego, że ktoś się puknął w głowę, powiedział, absurd, to przecież niemożliwe, tak? Znaczy powiedziałem, że to się na pewno nie uda, ale też byłem w stanie uwierzyć, że coś takiego zostało nagle ogłoszone. Za chwilę okazało się, że właściwie wszystko jest możliwe. Tak, tak. No tam akurat się okazało, że jeden z samorządowców był z PiS-u, miał jakieś kontakty w ministerstwie, szybko zadzwonił, sprawdził, że to kaczka dziennikarska, więc się uspokoił. No, ale to pokazuje, że w zasadzie my nie wiemy, czego się spodziewać. Znaczy każdy najbardziej absurdalny pomysł może się zmieścić w tak pojemnym pomyśle na reformę, realizowaną też w tym tempie. Bo to tempo jest niespotykane jak na reformowanie tak dużego, skomplikowanego systemu polityki publicznej. W każdym razie ZNP zapowiada dalsze protesty, coraz bardziej intensywne. To jest też element pewnej gry, znaczy Związek Zawodowy próbuje stworzyć szeroką koalicję, która ma powstrzymać reformę, a w każdym razie dać szansę na negocjowanie jej szczegółów. Nie wystarczy sam Związek, ale stara się pozyskać poparcie do wszystkich nauczycieli, nie tylko tych uzwiązkowionych, rodziców. Mam nadzieję, że to wyjdzie też w kierunku uczniów, no i samorządowców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo dziękuję, dr Przemysław Sadura, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Informacje. Dziękujemy. Popołudnie Radia Tok FM. Wieczór Radia Tok FM. Wtorkowy wieczorem zaczniemy od gry w klasy, czyli od rozmowy o szkole. Kim są nauczyciele? Kto uczy nasze dzieci? Potem zapraszam do rozmowy o życiu w miastach. Jak nam się udaje żyć w takim tłumie? Jak sobie rekompensujemy życie z dala od natury? Aleksandra Bezda, zapraszam we wtorki po 20.
5. Samsung Galaxy A5. Ekran Full HD 5,2 cala za 1399. Pralka Indesit 1200 obrotów. Elektroniczny wyświetlacz za 999. Laptop HP. Procesor Intel. Windows 10 za 1390. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już w ten weekend północne targi nieruchomości i firma Urządzamy pod Klucz zapraszają do Helibos przy Strumykowej 21 na wielką wyprzedaż mieszkań i domów z Białęki i północnego pasma warszawskiego. To właśnie tutaj znajdziesz tysiące mieszkań i domów z dopłatami MDM, najtańszy kredyt i pełną ofertę Białęki, Targówka i okolic. Oraz kupisz najnowsze pakiety wykończenia firmy Urządzamy pod Klucz.pl. Na białęckie targi nieruchomości zapraszamy teraz Wiktoria Dom S.A. Pobierz darmowy bilet na targi północne PL. Nadchodzą święta, a wraz z nimi twoje świąteczne smole. Kevin nadal siedzi sam w domu. Oczy garbia w galerecie teściowej łypią na ciebie. A wybór kartki świątecznej dla twoich klientów to droga przez mękę. Zobacz, przynajmniej dostatnie możemy zamienić w przyjemność. Wejdź na pismo.com. Znajdziesz tam najpiękniejsze kartki świąteczne rysowane przez polskich ilustratorów. Sprawdź teraz ofertę dla biznesu na pismo.com. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz lub suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Cztery kąty obchodzą 25 urodziny i wiążą w pytaniu m.in. 25 pomysłów na urządzenie pokoju dziennego. Jak znaleźć w kuchni miejsce na stół? Dom pełen światła i przestrzeni. Partnerem pytania jest Forte. Cztery kąty już w sprzedaży. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wywołać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bezobawy już od pierwszego dnia życia. Że Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał. Tyle mruczków, tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Brakuje ci siły, by zająć się dzieckiem. Boisz się, że nie dasz rady go wychować. Potrafisz być dorosłym. Wielu w depresji porodowej jest wielu. Dziecko odmienia życie każdej kobiety, ale nie zawsze może ona w pełni cieszyć się macierzyństwem. Z depresją poporodową zmaga się co dziesiąta matka. Leczenie i psychoterapia to jedyna droga, by wygrać z tą chorobą. Śmiertelnie niebezpieczną dla matki i dziecka. Twarzy depresji nie oceniam, akceptuję. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania, perfekcję w każdym detalu oraz techniczną przewagę Audi, przygotowaliśmy najlepszą ofertę tego roku. Teraz Audi A4 dostępne jest ze zwrotą od 1315 zł netto miesięcznie, 5% opłatą wstępną oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Poznaj warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 15:40, Adam Huzga, zapraszam. Platforma za kilka dni powoła parlamentarny zespół do odkłamywania teorii dotyczących katastrofy smoleńskiej, poinformował szef klubu PO Sławomir Neumann. W pracach zespołu mają brać udział eksperci. Partia w tej chwili z nimi rozmawia, ustala szczegóły. Powołanie takiego zespołu zapowiedział podczas konwencji Platformy w Gdańsku szef partii Grzegorz Schetyna. A szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do rządu o podjęcie stanowiska, w którym wstrzyma się z wejściem w życie umowy handlowej CETA do czasu ratyfikacji jej przez parlamenty krajowe. Według niego CETA, czyli umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą, to jest śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Dziś na temat umowy CETA obraduje rząd. Znamy więcej szczegółów dotyczących wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Daszewie na Pomorzu Zachodnim. Przed południem pod skład relacji Poznań koło brzeg wjechał tir przewożący materiały budowlane. Jak relacjonuje Mirka Rudzińska ze szczecińskiej policji, wypadek spowodował kierowca tira, ale to maszynista, okazało się, jest pod wpływem alkoholu. Badanie urządzeniem wykazało, że miał w organizmie ponad promil 20. Kierowca tira, który wjechał na przejazd kolejowy, ponieważ nie zachował należytej ostrożności, jest trzeźwy. On na szczęście w wyniku tego zdarzenia
zdarzenia w zasadzie nie odniósł żadnych obrażeń. W wypadku rannych zostało troje pasażerów pociągu. Policja na miejscu prowadzi postępowanie dotyczące spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Spięcie na linii Turcja-Irak nie pierwsze. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan powiedział, że premier Iraku Haider al-Abadi ma znać swoje miejsce, a turecka armia nie będzie wykonywała rozkazów z Bagdadu w sprawie irackiej bazy Bashika, w której stacjonują tureccy żołnierze. Ankara zwróciła się do strony irackiej, jak to określono, z pewnymi prośbami w sprawie bazy Bashika, lecz Bagdad kazał tureckim żołnierzom opuścić ten obóz. Napięcia między Turcją i Irakiem nasiliły się ostatnio na tyle, że obie strony wezwały ambasadorów do złożenia wyjaśnień, a Abadi ostrzegł, że Turcja może wywołać regionalną wojnę, jeśli nie wycofa swoich oddziałów z terytorium Iraku. Siły zbrojne Turcji prowadzą tam i w Syrii operacje przeciwko kurdyjskim wojownikom i dżihadystom z tak zwanego państwa islamskiego. Słuchasz informacji TOK FM. W polskich szkołach przybywa dzieci, które wracają z zagranicy. Rośnie też liczba dzieci cudzoziemców. Organizowane są dla nich dodatkowe, często indywidualne lekcje polskiego, ale też zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki czy historii. To kosztuje. Samorządy alarmują, że zadań oświatowych jest coraz więcej, a subwencja oświatowa wcale nie rośnie. Anna Gmiterek-Zabłocka. Potwierdziłam w kilkunastu miastach w Polsce, że liczba dzieci wracających na przykład z Anglii regularnie się zwiększa. Tak jak między innymi w Bydgoszczy, mówi Anna Strzelczyk-Frydrych z Urzędu Miasta. Widzimy wzrost liczby uczniów, zarówno obcokrajowców, jak i uczniów z obywatelstwem polskim, ale powracających z emigracji. W tej chwili w szkołach w samym tylko Lublinie jest blisko 300 uczniów, dla których trzeba organizować dodatkowe lekcje polskiego, ale również dodatkowe zajęcia wyrównawcze, na przykład z matematyki czy z chemii. Ewa Dukiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty. Martwi nas to, że te wszystkie zadania znajdują się w jednej kwocie subwencji oświatowej. Więc co to oznacza? Ta subwencja obejmuje coraz większy zakres zadań. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. A w informacjach TOK FM to wszystko. Informacje co 20 minut, kolejne więc o godzinie 16. Zapraszam. Nieco przejaśnień tylko na południowym wschodzie Polski, od 5 stopni w Zakopanem do 10 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Najcieplejsze i takie najzabawniejsze elementy, które zostały po tej debacie. Jedna z tych osób, która zadawała pytania, taki pan, pulchny pan w czerwonym sweterku, jest gwiazdą internetu amerykańskiego. Teraz jest zapraszany do wszystkich talk show i opowiada o tym, skąd się tam wziął i co tam robił. Ale no to jest jakieś marne pocieszenie po tym, co żeśmy widzieli, czy co Amerykanie mogli zobaczyć w niedzielę, bo ta debata była właściwie trudno wytrzymać. Mi osobiście, ja muszę to oglądać, bo z racji tego, czym się zajmuję, ale powiem szczerze, że oglądam to bardzo małymi partiami, bo nie jestem w stanie naraz tego przyjąć, takiego poziomu debaty i tego, że tam rzeczywiście kłamie w każdym zdaniu właściwie, jak tylko zabiera głos, albo przedrzeźnia Clinton, albo zachowuje się jak jakiś taki uczniak, który próbuje zastraszyć koleżankę, albo najzwyczajniej w świecie kłamie. Ale jest w ogóle ciekawe to, że czy fragmenty tej debaty stały się viral, jak to się mówi. To znaczy, że zaczęły być powielane wielokrotnie, ale tak, to zaczęły w takiej formule absurdalnej zupełnie. Znaczy, to się właściwie robi jakiś kompletny już teatr. Tak, ale to nawet część publicystów w artykułach podsumowujących tę debatę w cudzysłowie, znalazłem taką tezę, że to tak trochę wyglądało, jakby taki był cel obu dyskutantów, żeby rzucić jakimś takim hasłem, które później właśnie będzie dobrym materiałem do zrobienia krótkiego filmiku, czy jakiegoś hasła, i które później będzie powielane w internecie. No i to pokazuje, jak nisko niestety spada ten poziom dyskusji w Stanach Zjednoczonych. No dla mnie na samym
początku. Najbardziej uderzające było to, nie spodziewałem się nigdy, żeby w debacie prezydenckiej usłyszeć pytanie od dziennikarza, no to prowadzący Anderson Cooper zadał pytanie, czy pan, czy potwierdza pan, panie Trump, że łapał pan kobiety za genitalia. No jak gdyby to jest ten poziom pytań, no bo o tym właśnie Trump opowiada na tej taśmie, którą ujawniono w 2005 roku, gdzie opowiada, jak to czyni, jaką ma strategię, czy taktykę czynienia awansów wobec kobiet, no i jedna właśnie polega na tym, bo to jest to, to że podchodzi i bierze, co chce, no, co część komentatorów uważa za no właściwie opis no, napaścina dla seksualnych, to co on robi. No, zresztą później CNN, stacja CNN jeszcze wyemitowała całe serię jego wywiadów z takim radiowcem Howardem Sternem, gdzie on opowiada rzeczy, naprawdę jest to trudno w ogóle o tym rozmawiać. No, opowiada o tym, jak to ma ochotę na swoją córkę i jak to ona jest piękna, tylko trochę w bardziej wulgarnych słowach. No, to jest specyficzna figura. Jasne, tylko tutaj mamy karteli porno, na przykład robi dużo audycji takich. Okej, ale tu mamy karteli na prezydenta, któremu trzeba zadawać takie pytania, no więc to jest w ogóle coś absolutnie niezrozumiałego. No, wydaje się, że ten ostatni skandal, w przeciwieństwie do poprzednich, no rzeczywiście będzie dla Trumpa, może być dla Trumpa zabójczy, bo nawet jeżeli, tak jak twierdzi część Republikanów, nieźle mu poszło w tej debacie, to znaczy no, był agresywny, atakował cały czas Hillary Clinton, to taki styl może się podobać tej wąskiej grupie jego żelaznego elektoratu, ale nie przyciągnie tych, których trzeba przyciągnąć, czyli tej małej grupki, coraz mniejszej, obawiam się, niezdecydowanych i umiarkowanych wyborców. No a poza tym jest jeszcze jedna ważna sprawa po tym całym skandalu. Trumpa zaczynają opuszczać republikanie, w tym najważniejsi republikanie. Na przykład speaker Paul Ryan już zapowiedział, że nie będzie prowadził żadnych wydarzeń na rzecz Trumpa, nie będzie go popierał, skoncentruje się na kampanii do kongresu. No i już zaczyna się, już w tej chwili, już dzisiaj Trump przypuszcza na Twitterze atak na swojego, jak gdyby, teoretycznie sojusznika, prawda, no bo jednego z liderów swojego własnego ugrupowania, no to może tylko cieszyć Hillary Clinton, ale styl, w jakim ona zwycięży, bo ja jestem przekonany, że Trump pogrzebie swoją kampanię, bo myślę, że tych skandali będzie więcej jeszcze przez następne tygodnie. Styl, w jakim Hillary Clinton zdobędzie tę prezydenturę, no jest... co najmniej niesmaczne. A jednocześnie Julian Assange też zapowiada, że będzie publikował, że portal Wikileaks będzie publikował jakieś tajemnicze dokumenty, które mają podgrzewać szanse Hillary. No ale to o tym słyszymy już nieustannie i od samego Trumpa, który ciągle zapowiada, że opublikuje to rewelacje mające pogrzebać prezydenturę Baracka Obamy. To mówił przez kilka lat, a to ciągle słyszymy o tym, że będzie mówił o skandalach wokół Clinton, Hillary Clinton i Billa Clintona. No ale to jest para, która w polityce jest od 30 lat i chyba nie ma polityków, którzy byliby lepiej prześwietleni. To znaczy, wydaje mi się, że znalezienie czegokolwiek nowego i skandalizującego jest mało prawdopodobne, w przeciwieństwie do Trumpa, który od kilkunastu lat zajmuje się mówieniem rzeczy skandalizujących lub po prostu głupich w różnego rodzaju mediach. No i myślę, że tych jego wypowiedzi obraźliwych da się jeszcze znaleźć całe mnóstwo. Pytanie tylko, czy to Amerykanów przekona do tego, żeby na niego nie głosować. No właśnie, a jak się takie opinie na przykład różnych politologów, którzy w sposób nawet dość, rzekłbym, pozytywny na temat Trumpa się wypowiadali, kształtują teraz na przykład w Gazecie Wyborczej. Było kilka, bodaj dwa chyba, może nie kilka, ale dwa wywiady z Salvatore Babonesem. Bardzo pięknie się ten człowiek nazywa, w ogóle bardzo mi się to podoba, Salvatore Babones, pięknie. Otóż Salvatore Babones sporo mówił na temat tego, że właśnie to jest taka figura, ten Trump, oczywiście on pod wieloma względami jest straszny, ale zarazem to jest ktoś, kto ma realną szansę na takie przewietrzenie skostniałego świata amerykańskich elit, że to są wszystko jakby takie już bardzo zatwardziałe struktury, czy twarde struktury, no i że oto przychodzi ktoś, kto może to wszystko wrócić do góry nogami. W tym pobrzmiewała trochę taka nuta populistycznej nadziei, że tu się przejdzie i się to wszystko przewróci do góry nogami, nastąpi jakieś nowe rozdanie, ale właśnie jak to wygląda? Teraz po tych ostatnich wypowiedziach, no, których naprawdę nie da się już bronić,
liczba odchodzących od Trumpa republikanów jest, to już jest lawinowe zjawisko. Może trochę się zatrzyma po tej debacie. To co oni wcześniej myśleć, że to jest nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, że rzeczywiście, no choćby Piotr Tarczyński pisze u nas w Kulturze Liberalnej w takim komentarzu do debaty, że tutaj ten kręgosłup moralny republikanów jest giętki niczym bułgarska gimnastyczka, bo oni naprawdę tworzyli jakieś konstrukcje myślowe mówiące o tym, że potępiają jego słowa, ale popierają kandydata, albo nawet, że popierają go, ale nie wspierają. Tutaj była taka konstrukcja: I endorse, but do not support. Nie wiem, co to znaczy. Wierzący, ale nie praktykujący. Może tak, może to jest dobre porównanie. Trudno to wyjaśnić. To znaczy, obawiali się tego, czego chcieli uniknąć republikanie, wydaje mi się. No to jest konfliktu w ramach partii między tym establishmentem, czy tą górą, a tymi radykalnymi dołami. I liczyli na to, ja bym tak kalkulował na ich miejscu, że Trump po prostu przegra sromotnie i będzie można zacząć od nowa. Będzie można powiedzieć: widzicie, chcieliście mieć takiego kandydata, ale on się nie sprawdza, on przegrywa, więc spróbujmy jeszcze raz z nami, czy spróbujmy jeszcze raz naszej strategii. I że to, ta kandydatura może będzie w jakiś sposób oczyszczająca, ale że ona przegra, że Trump przegra, nie powodując poważnych strat dla partii republikańskiej, czyli republikanie zachowają większość w kongresie, ale teraz okazuje się, że ta negatywna siła oddziaływania Trumpa jest na tyle duża, że republikanie mogą stracić większość nawet w obu izbach kongresu, a tam mają dość znaczną przewagę w Izbie Reprezentantów, ponad 50 kongresmenów. Jeżeli tutaj już mamy takie zagrożenie, no to w tej chwili to wygląda troszkę tak, jakby padło hasło ratuj się kto może, bo ta kandydatura Trumpa jest naprawdę bardzo toksyczna dla szczególnie tych kandydatów partii republikańskiej, którzy startują w takich bardziej umiarkowanych terenach, prawda? Nie na południu, nie wśród takich zatwardziałych zwolenników tej prawicy. No jeżeli to w ogóle można nazwać prawicą, to co robi Donald Trump, bo to już te określenia trochę przestają pasować. Zwolennicy teorii spiskowych amerykańskie, tam mnóstwo, ponad, w sumie razem ponad 40% Amerykanów jakąś teorię spiskową wyznaje, kłócą się w internecie, kto zostanie następnym prezydentem. No i tutaj pojawia się taki argument, że ten zostanie, kto jest reptalianinem, ponieważ tylko reptalianie zostają prezydentami Stanów Zjednoczonych. Obama ewidentnie jest reptalianinem. Hillary Clinton podobno też jest reptalianką. Spory są co do tego, czy Trump jest, podpowiem, reptalianie, zmiennokształtny jaszczury z konstelacji Drago, przybierające ludzką postać, do złudzenia przypominające ludzi, ale jakich nikt nie widzi, to przyjmujące swoją właściwą postać 3-metrowych jaszczurów. Tam mnóstwo złych rzeczy robią generalnie i tutaj sprawują niepodzielne rządy nad ludzkością od wielu lat, choć też są różne klany i one się nawzajem zwalczają. Ale jest Trump reptalianinem twoim zdaniem, czy jednak nie? Nie, no jest po prostu... Słyszałem teorię, że on może należeć do jakiejś rodziny reptaliańskiej, takiej pobocznej. Nie wiem, należy przede wszystkim do jakiejś nowej klasy, jeżeli w ogóle można tę klasę nazwać jeszcze politykami, która kompletnie wywraca do góry całą amerykańską i nie tylko amerykańską politykę. Nie wierzę, wracając jeszcze do tego, o co pytałeś, o jakieś przewietrzenie, czy coś takiego, że w reptalie, no to swoją drogą, ale że ktoś taki mógłby cokolwiek dobrego przynieść amerykańskiej polityce. Nie mam nic przeciwko radykalnym kandydatom i rzeczywiście są takie czasy, gdzie radykalny kandydat prawicowy czy lewicowy no jakoś odzwierciedla oczekiwania społeczeństwa, tylko że Trump nie jest żaden, on jest nijaki, on nie prezentuje sobą niczego poza wulgarnością i poza no takim dowartościowaniem z najzwyczajniej w świecie głupoty i chamstwa. Więc jak z czegoś takiego mogłoby się narodzić cokolwiek dobrego, naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że partia republikańska ukręciła niezły bicz na siebie, bo nawet jeżeli Trump przegra, to będzie bardzo trudno im wyjść z tego kłopotu i jakoś zagospodarować ten zdenerwowany elektorat, który na niego głosuje. Zręcznie ominąłeś odpowiedź na pytanie. Nie, no nie jest reptilianinem. Dobrze, to bardzo dziękuję, dr Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przed Państwem informacje, a po informacjach także specjalistka m.in. od Reptalian, czyli Aleksandra Przegalińska, ale nie o reptalianach będziemy rozmawiać tym razem. Popołudnie Radia Tok FM.
wcale. Wyrób medyczny w galerii. Na hrypę i suchość w gardle. Nie tylko w dniu nauczyciela. Czytanie w łóżku. Uwielbiam. Meczę w ulubionym fotelu. O każdej porze. Ploteczki w wymarzonej kuchni. Godzinami. Tańczyć tango na nowej podłodze. Bosko. Wyposażonego Mercedesa Vito Tourer za 96 800 zł netto. Sprawdź też jubileuszową ofertę na modele Sprinter i Vito Furgon. Taka okazja zdarza się raz na 20 lat. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek 11 października jest 16. Tok FM. Adam Ozga. Trybunał Konstytucyjny właśnie zakwestionował odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Airbus oskarża polski rząd o działanie w złej wierze i długie zwodzenie w sprawie śmigłowców wielozadaniowych do wojska. Szef rzeszowskiej policji, zatrzymany jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty. Odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości bez oceniania motywów kierowcy jest niekonstytucyjne, uznał właśnie Trybunał Konstytucyjny. W składzie 5 sędziów rozpatrzył przepisy zobowiązujące starostę do zatrzymania prawa jazdy kierowcy, który przekroczył prędkość o więcej niż 50 na godzinę w terenie zabudowanym. Tymczasem, jak podkreślono w trakcie rozprawy przed Trybunałem, zdarzają się sytuacje wyższej konieczności, na przykład kiedy rodzic wiezie dziecko do szpitala albo mąż żonę do porodu. Wyrok zapadł przy jednym zdaniu odrębnym zgłoszonym przez sędzię Julię Przyłębską, która przewodniczyła tej rozprawie. Grupa Airbus będzie domagała się od Polski odszkodowania za zerwanie negocjacji związanych z zakupem śmigłowców Caracal. Francuzi oskarżają polski rząd o działanie w złej wierze i długie zwodzenie. Wcześniej koncern Airbus Helicopters opublikował list otwarty do premier Beaty Szydło, w którym szczegółowo opisał swoją ofertę offsetową. Polski rząd o zerwanie rozmów obwinia Francuzów. Twierdzi też, że oferta nie zabezpieczała interesu polskiej gospodarki. Tomasz Męskę. Nie wiadomo na razie, o jaką kwotę odszkodowania może chodzić. Nieoficjalnie mówi się o setkach milionów złotych. Według Francuzów WZL-1 w Łodzi miały w ramach offsetu zostać przekształcone w zakłady produkujące karakale z 90% udziałem Skarbu Państwa. Łączna liczba stworzonych miejsc pracy w różnych miastach wraz z firmami współpracującymi miała sięgnąć 6 tysięcy. Łódzkie zakłady będą jednak centrum serwisowym dla Black Hawków z Mielca. Tak zdecydował szef MON Antoni Macierewicz. To także ma gwarantować nowe miejsca pracy, z tym, że trochę mniej. Już w przyszłym roku będzie konieczne zatrudnienie co najmniej nowych 100 pracowników. Załamanie rozmów z Polską może też oznaczać dla Airbus Helicopters poważne problemy. Francuskie media informują o planach zwolnienia 1000 pracowników w Europie. Airbus temu zaprzecza. Plan restrukturyzacji zamierza przedstawić pod koniec października. Tomasz Pęskę, Tok FM.
Szef Biura Spraw Wewnętrznych Rzeszowskiej Policji został zatrzymany na polecenie prokuratury z Krakowa. Jeszcze dziś Ryszard J. ma usłyszeć zarzuty. Jak informuje prokuratura krajowa, sprawa dotyczy korupcji w Rzeszowskim Centralnym Biurze Śledczym Policji, a także handlu ludźmi i czerpania korzyści z nierządu. Gdańska prokuratura zwróciła się do Warszawskiego Urzędu Miasta o udostępnienie danych osobowych organizatorów zgromadzeń, które odbywały się 3 października w stolicy w ramach tak zwanego czarnego protestu. O tym, co dokładnie jest w piśmie skierowanym do stołecznego ratusza, wie nasz reporter Wawrzyniec Zakrzewski, który rozmawiał z rzecznikiem Warszawskiego Urzędu Miasta Bartoszem Milczarczykiem. Jak mówi Bartosz Milczarczyk, prokuratura z Gdańska chce od władz stolicy uzyskać kilka informacji związanych z ilością zgromadzeń, które miały miejsce na terenie Warszawy, również kwestii związanych z danymi osobowymi osób, które były organizatorami, które zgłaszały do miasta to, że te manifestacje się odbędą. Co dla rzecznika ratusza jest dość zaskakujące. Nie przypominamy sobie takiej sytuacji, gdzie prokurator prosi, żąda informacji na temat danych osobowych organizatora manifestacji. Tymczasem gdańska prokuratura tłumaczy, że potrzebuje informacji o czarnym proteście w Warszawie, gdyż prowadzi czynności sprawdzające po zawiadomieniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność o bezprawnym wykorzystaniu znaku Solidarność w czasie manifestacji 3 października. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM. Francuski prezydent jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem, jeśli ten zechce poważnie podjąć temat zakończenia syryjskiej wojny domowej. François Hollande mówił o tym podczas swojego wystąpienia w Radzie Europy, gdy okazało się, że rosyjski przywódca odwołał zaplanowaną na przyszły tydzień wizytę w Paryżu. Putinowi miało nie spodobać się to, że agenda spotkania ma być ograniczona wyłącznie do sytuacji w Syrii. Hollande przyznaje, że między obiema stolicami występują obecnie napięcia, ale dialog nadal jest możliwy. Dzielą nas teraz poważne różnice zdań dotyczące Syrii, bo to Rosja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zawetowała francuską rezolucję, która mogła przerwać naloty bombowe na Aleppo i doprowadzić do rozejmu. Mimo to uważam, że musimy kontynuować dialog z Moskwą. Te rozmowy jednak muszą być stanowcze i szczere. Jestem więc gotów spotkać się z prezydentem Putinem, jeśli pojawi się szansa na wypracowanie zawieszenia walk. Tymczasem po kilku dniach względnego spokoju rosyjskie samoloty wznowiły dziś bombardowanie Aleppo. Jak informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, w wyniku ciężkich nalotów zginęło co najmniej 8 osób. Słuchasz informacji TOK FM. Do wieczora w Starym Ratuszu we Wrocławiu wystawiona jest księga kondolencyjna, w której można wspominać zmarłego reżysera Andrzeja Wajdę. Do księgi wpisali się m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz i dyrektor Europejskiej Stolicy Kultury Krzysztof Maj. Ten krótki tekst zaczyna się od cytatu z Andrzeja Wajdy. Gdańsk mnie chronił, Łódź zdumiała. Najwięcej wolności miałem we Wrocławiu. Andrzej Wajda. Podziękowałem za te wszystkie wzruszenia, które dostarczył mi, kiedy oglądałem jego filmy, bo one były i ważne nie tylko dla Polaków, ale też ważne są się dla mnie i dla całego świata. Widziałem się z panem Andrzejem kilka miesięcy temu, w czasie jego pobytu we Wrocławiu. Bardzo mieliśmy piękną rozmowę. Ja opowiadałem kilka historii zabawnych, a pan Andrzej co chwilę mówił, takie mi dawać dialogi. Właśnie to będę robił filmy. Zmarły w niedzielę reżyser był honorowym obywatelem Wrocławia. Pogrzeb Andrzeja Wajdy odbędzie się w przyszłą środę na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Zgodnie z wolą rodziny ma on mieć charakter prywatny. Informacje kulturalne w TOK FM o 16.20. Pogoda. W nocy możliwe deszcz i mrzawka, w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg. Najmniej opadów na północy, najwięcej nad ranem na południowym wschodzie, a na termometrach od 2 do 8 stopni. A jutro w południowej Polsce chmury i deszcz, w górach dalej będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W pozostałych regionach przejaśnienia, ale też od czasu do czasu może pokropić. Na termometrach od 3 stopni w górach do 11 na wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM przez Skype'a łączymy się wprost z Massachusetts Institute of Technology, gdzie jest dr Aleksandra Przegalińska, filozofka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pogoda? Piękna, chociaż lekko mroźna, ale takie mocne słońce poranne, bo tutaj jest 10:00, no ogólnie bardzo, bardzo pozytywna, dobrze nastrajająca. Rozmawiałem przed informacjami z doktorem Łukaszem Pawłowskim, komentowaliśmy trochę sytuację przedwyborczą w Stanach Zjednoczonych, no i na koniec zagadnąłem go o to, czy uważa, że Donald Trump jest, czy nie jest
Talianinem. Trochę się migał od odpowiedzi, ale ostatecznie stwierdził, że chyba nie jest, no ale anonsowałem tę naszą rozmowę w taki sposób, że powiedziałem, że ty między innymi od Reptalian jesteś specjalistką, więc czy trochę zmieniłeś zdanie? Jestem bardzo poruszona tym tytułem, no bo rzeczywiście jest to tytuł szalenie nobilitujący mnie. Ja nie wiem, czy moje właściwie to tak powinno się powiedzieć. Reptalianolożka, znakomite. To znaczy, to są moje nowe wizytówki chyba. W takim razie tak się będę przedstawiała. Ja uważam, że nie jest rzeczywiście. Na pewno Hillary Clinton jest na wszystkich listach reptiliańsko-reptaliańskich świata, więc niewątpliwie tutaj ona jest, a nawet chyba spekulowaliśmy kiedyś, że Hillary Clinton już w ogóle nie ma, ponieważ jest od dawna w konstelacji Draco. Tak, bo wróciła, tutaj jest awatar. Natomiast w jego przypadku muszę powiedzieć, że wydaje się, że rzeczywiście tutaj reptiliańskich cech nie ma wiele. Pewien rodzaj jakiegoś takiego sprytu, czy też gadziej okłady. To jest coś, czego brakuje Donaldowi Trumpowi, zwłaszcza w debatach, które oglądamy chyba wszyscy, siedzimy. Trochę uspokaja w tym sensie, że nie reptalianin nie może wygrać wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc nie wygra, jak nie jest. Ale nie o reptalianach będziemy dzisiaj rozmawiali, nie o Donaldzie Trumpie. Będziemy rozmawiali o, no właśnie, nie wiem jak to określić, cyfrowej nieśmiertelności, może tak? Nieśmiertelności. Cyfrowym życiu po życiu. O, cyfrowym życiu po życiu, to ładniej chyba. Mówiłem o tym przed kilkudziesięcioma minutami w felietonie z cyklu Kwadrans Filozofa, że to jest takie życie po życiu w erze narcyzmu. A dlaczego w erze narcyzmu? To zaraz uzasadnię, ale powiedzmy może o co chodzi. Otóż jedna taka programistka rosyjska stworzyła program komputerowy bota tak zwanego, czyli coś, co imituje sztuczną inteligencję, no bo chyba jeszcze sztuczną inteligencją przez duże i nie jest, na podstawie SMS-ów, wypowiedzi, maili, listów swojego zmarłego przyjaciela i teraz można sobie z tym zmarłym już przyjacielem rozmawiać tak, jakby się z nim rozmawiał. A powiedziałem, że w erze narcyzmu to jest życie po życiu, no bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki specyficzny sposób na obsługiwanie wyłącznie własnego stanu emocjonalnego. Mówię o tej programistce, że ona właściwie tworzy sobie jakiś taki, jakąś taką protezę, która ma ją chronić przed przeżyciem czy doświadczeniem utraty, czy przeżyciem czy doświadczeniem żałoby, bo chyba nie o tego przyjaciela przecież już tutaj chodzi, no bo jego nie ma i nie zostanie reaktywowany w tym programie, tylko coś takiego, co wyłącznie potrzeby ego zaspokaja, ale może jestem zbyt krytyczny. Myślę, że należałoby tutaj zacząć od tego, że w tej chwili botyka jako dziedzina właśnie tworzenia programów, które no, są w stanie posługiwać się językiem naturalnym, czyli naszym, bardzo sprawnie i dobrze się wypowiadać, dobrze prowadzić konwersacje z ludźmi, jest w takim bardzo dużym rozkwicie. W botyce pojawiło się ostatnio głębokie uczenie, takie uczenie, które właściwie imituje sposób, w jaki my pozyskujemy wiedzę i w związku z tym botyka jako dziedzina w zasadzie bardzo mocno zaczyna przybliżać się do tego, o czym byśmy myśleli jako o sztucznej inteligencji tak par excellence, czyli o takiej sztucznej inteligencji, która faktycznie gdzieś tam człowiekowi dorównuje. Ja nie mówię, że my jesteśmy w punkcie osobliwości już, w sensie spełnia, ale rzeczywiście wiele się dzieje. W sensie spełnia test tak. Turinga, to znaczy w kontakcie z tym bytem, z tym czymś, z tym programem nie jesteśmy w stanie się zorientować, czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek, czy tam jest ktoś po drugiej stronie monitora, kto do nas mówi i pisze, czy go tam nie ma. To był taki test, dokładnie, który Turing opracował, który miał no właśnie stanowić o momencie, w którym sztuczna inteligencja stanie się rzeczywistością. To znaczy, to nawet idzie nieco dalej, bo powiedzmy, że w przypadku Turinga pomysł był taki, że będzie powiedzmy jakaś instancja, to może być człowiek albo maszyna, zdawać ten test i jeśli zda poprawnie test, to już wystarczy, żeby powiedzieć, że jest inteligentna. I takich botów, które zdają test Turinga w jego kolejnych wersjach, mamy wiele. Od 2014 roku przynajmniej 1/3 sędziów udaje się botowi
oszukać w czasie takiego testu, czyli rzeczywiście te wyniki botów są już niesamowite, ale w przypadku głębokiego uczenia mówimy też o sposobie pozyskiwania informacji o świecie przez bota, który jest bardzo zbliżony do naszego poprzez doświadczenie, poprzez uczenie się i tak dalej, więc jakby tutaj myślę, że takim ważnym preludium w ogóle do tej naszej rozmowy jest to, żeby stwierdzić, że botyka w tej chwili naprawdę bardzo posunęła się naprzód i ten bot, którego zaprogramowała ta dziewczyna, prawda, która jest... Eugenia Guida. Tak, Eugenia Guida jest chyba bardzo zresztą taką ważną personą, no bo jest to dziewczyna, która ma własny startup, który zajmuje się zresztą sztuczną inteligencją i ten startup tutaj wielkie sukcesy świeci i w związku z tym, no ona moim zdaniem chyba też wierząc w postępy botyki, bo ja widzę taką postawę tutaj w Stanach zwłaszcza, to znaczy jest pewna ufność w technologię, jest pewna wiara w to, że technologia jest rzeczywiście w stanie różne problemy ludzkie rozwiązać na dobre, więc myślę, że ona nawet nie narcystycznie, tylko według swojej najlepszej wiedzy i woli stwierdziła, że no, botyka jest na takim etapie, że ona stworzy tego bota, który faktycznie jej i całemu gremium przyjaciół będzie o tym Romanie, czyli o tym zmarłym chłopaku, który też był zresztą startupowcem i też bardzo takim energicznym przedsiębiorcą, będzie przypominać. Także no może w tą stronę to należy interpretować. Taka życzliwa interpretacja. No właśnie, no życzliwa. Ona mówi, że to jest taki sposób na upamiętnienie tego człowieka, ale z drugiej strony ja się właśnie zastanawiam, czy to jest po to, żeby pamiętać o nim, czy to jest po to, żeby nie dopuszczać do wiadomości w jakimś sensie tego, że jego już nie ma. Ona się chyba spotkała z tego tutaj, co czytałam w artykule, który właściwie stanowi kanwę tej naszej rozmowy, ze sporym oporem swoich znajomych, ponieważ no, to jest także technologia, która się coraz bardziej humanizuje, to jest też technologia, która spotyka się z naszym psychologicznym oporem. Jeżeli coś za bardzo przypomina człowieka, to zaczyna być podejrzane. Podobnie jest z robotami, które wyglądają jak ludzie humanoidalnymi i podobnie jest również z botami. Bardzo często, jeśli coś jest bardzo ludzkie i bardzo nam przypomina jakąś osobę, jednak minimalnie się od tej osoby różni, no to my tego nie chcemy. I z tego, co czytałam w tym artykule, to część znajomych odmówiła w ogóle tych konwersacji, prawda? Bo to jest dla nich też w jakiś sposób porażające, że tutaj jest Messenger i na tym Messengerze facebookowym wśród znajomych jest tak jak zwykle, jest Roman i Roman również odpowiada, tak jak wszyscy pozostali, na pytanie jeszcze, to jest tak zanimowane, jakby on rzeczywiście odpowiadał w czasie rzeczywistym, to znaczy, prawda, jakby ten, więc czeka się na wiadomość od niego, widać, że on pisze i w pewnym momencie ta odpowiedź pada. Niejako puszczając wodze wyobraźni, ale to właściwie to nawet nie są wodze wyobraźni, tylko takie proste przewidywanie. Tego rodzaju technologia mogłaby się upowszechnić i właściwie mogło być tak, że instalujemy sobie na naszym koncie facebookowym coś takiego, co analizuje wszystkie nasze wypowiedzi i różne działania, których dokonujemy i potem ten program pracuje no, po jakimś czasie, na przykład kiedy się nie logujemy, no to zaczyna zamiast nas publikować posty, odpowiadać na wiadomości, a my na przykład już nie żyjemy i właściwie cała ta struktura dalej sama funkcjonuje. No muszę cię Tomku zmartwić lub pocieszyć, to już się dzieje, to znaczy jesteśmy już dawno, przekroczyliśmy ten Rubikon tak naprawdę, to się nie upowszechniło. Zaraz o tym opowiesz, ale zaproszę tutaj Państwa na informacje i po informacjach do tej rozmowy wrócimy. Doktor Aleksandra Przegalińska jest Państwa gościem. Popołudnie Radia Tok FM. Macie się wczuwać? Zastąpiona. Zastąpiona tej nawet szkoda. Dla nerwów to tyna dotyka. Ciężko jest się. Reporterzy, jeszcze największe były wiktorne. Dobrej pokory, unikania pozorów i udawania, to główna myśl komunikacji.
Uwaga! Już teraz! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Philips 43 cale za 1699. Samsung Galaxy A5. Ekran Full HD 5,2 cala za 1399. Pralka Indesit 1200 obrotów. Elektroniczny wyświetlacz za 999. Laptop HP. Procesor Intel Windows 10 za 1390. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na 10. edycję All About Freedom Festival. 16 filmów, dokumenty, fabuły, 5 polskich premier, debaty, warsztaty i wystawy, a także instalacja dźwiękowa Ogród Powolności. W programie koncerty solowe m.in. Mikołaja Trzaski i Pola Walickiego. All About Freedom Festival od 14 do 22 października. Bilety, system online i kasy ECS. Szczegóły ECS. Gdzie? 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 Gdzie?